Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, jest ze mną siostra i Hemlo, już... kończą mi się już przywitania. Tak, i to już czwarty odcinek z tego, Risk of Rain 2, czy jakoś tak. Nie minęła minuta tym razem. Tak, tym razem nie minęła minuta. No jak już mamy dzisiaj taką wenę, co siedzimy, gramy. Standardowo niestety takim zespołem jak tutaj, bo chcemy w końcu coś osiągnąć, a nie ciągle ginąć. Szczerze, nawet jak przyjdziemy drugą planszę, jestem skłonna umrzeć, bo chcę po prostu to verified. Complete the first teleporter event. Jestem świadom tego, że możemy włączyć sobie potem jeszcze niższy poziom trudności. Ale nie. My jesteśmy kochrzy i musimy to udowodnić. Powiem tak, jeśli do piątego odcinka nie przyjdziemy do trzeciej planszy, wtedy pomyślę o zmniejszeniu trudności. Miejcie na uwadze, że my umiemy celować. Tylko my nie umiemy w to grać. Ja, tak, tak. I pamiętajcie, jeśli chcecie hejt to komentarze pisać, jak to wspominałem w końcu tego odcinka. Bardzo chętnie usunie je pan. Tak, bardzo chętnie ją je przejmę, żeby je potem usunąć. Bo jak zawsze potwierdzam... Dwie skrzynki obok siebie. O, super, super. To możecie sobie otworzyć, ja znalazłem inną, to ja sobie tą inną otworzę. Bo jak często powtarzam, ja chciałbym mieć wśród swoich komentarzy może porady, nie spoilery. Może jakieś tam gadanie, w zasadzie, no, jesteś jełopem, ale okej, widać, że jakoś coś. Pozytywne krytyki. Nie chcę hejtów. Tak samo nie życzę nikomu, żeby kiedyś on stał się obiektem hejtów. Więc, to naprawdę boli uwierzcie nam. Powiem tak, mi tam... Nie by tam to nie obchodziło, że ktoś mnie hejtuje, ale po prostu nie chcę takich rzeczy. Bo czy to YouTube, czy to Discord, czy to rzeczywistość, powinniśmy być wobec siebie przynajmniej w porządku i chociaż trochę życzliwi. Nie mówię, że mamy wszyscy się uwielbiać, ale no. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, bo nie chcę mi się o tym więcej gadać. Jedna krzynka. Dostałam kryształek pokus, czyli więc mech. Czyli masz coś, co możesz przelosować, jeśli znajdziesz drukarkę, aha! 6-9! Ta liczba mnie prześladuje! A ja znalazłem przedmiot czerwonej jakości, głowa zielonej kosmity. Jakości Redwood. Jak działa głowa kosmity? Redukuje od czasu odnowienia moich umiejętności. Okej. No, nie wiem o ile. Nie! Co ja bym zrobił? Mówiłam, że ta dziura zabija. Co tu można kupić? Tu można kupić bombę, to ja kupuję bombę. Nie! Nie umieram! Nie umieram. Ale tak, kupiłem bombę i... nie wiem o ile skróciło mi czas odnowienia, ale wydaje mi się, że teleport mam o sekundę szybciej. A co do bumerangu nie jestem pewien. Jestem. Mam dwa przedmioty tylko. Zanim tylko tam pójdziemy, to jeszcze chcę zdobyć boomer tego. Monety, bo chcę kupić sobie te strzykawki. Open Lunar Pod. Otwierać czy nie? Nie wiem, chcesz to otwieraj. To dobra, twoja decyzja. Ty kupisz postać, a ja otwieram Lunar Poda. Dostałam niebieskiej jakości przedmiot. A to bierz który to? Nazywa się Randomly Create Award of Power. All characters deal bonus damage while in the world. Okej. Okay. A ja sobie trochę przyspieszyłem ataki. Mogę kupić tam niby inne rzeczy, typu sztylety czy coś, ale ja chcę częściej strzelać, nie koniecznie obok, więc otwieram i misiek. Okej. Okay. W ogóle te misiki ciebie bardzo lubią, tak zauważyłem. No bo ja lubię przytulanki, nawet w prawdziwym życiu. I w tej chwili powinien pokazać się moje miejsce ze wszystkimi growymi przytulankami. No, trochę tego masz, muszę przyznać. I nie mówię tego złośliwie czy coś, tylko tak, czasem po prostu ma fajną kolekcję. Bardzo lubię, zwłaszcza pluszowe lamy. Mm-hmm. Jeśli macie jakieś pluszowe lamy, linki przynajmniej do nich, to wysyłajcie. Chętnie je kupię. No, co to miało być? Dostałem laser, przed którym nie mogłem uciec. Ale dobra. Easy. Jeśli nam to się uda, siostra, to właśnie dostaniesz achievementa chyba dla komando. Nie, jeszcze nie. Tak, jeśli w poniedziałek 5 minut się nam uda aktywować teleporta, to dostajesz achievementa dla komando. A, to. Jest... Chronuable. Slow enemies on hit. Okej. Okay. To zdecydowanie fajne dla nas. I dla jednego, i dla drugiego. Tak myślę, że my jesteśmy lamy i my nie ogarniamy takich rzeczy, więc spowalnianie wrogów nam... Wydaje mi się, że gra dlatego nam to dała. No, ale też fajnie, że to przedmiot, bo z tego co widzę, są achievementy też za odkrywanie nowych przedmiotów, więc no, tak. Fajnie. Bo właśnie sprawdziłem też tego Kowara sobie. Wiesz, że mi się gwiazda to, że 5 razy umrzysz? No tak, tak, mi się gwiazda za 5 śmierci. I sprawdziłem tego Kowara. Kowar jest za odkrycie 10 przedmiotów.
Więc już wiem, dlaczego go kojarzyłem, okay. Bo on się pokazał, że odblokowaliśmy go. Ale nie wiem, jak on działa, ni cholery. Wiem tylko, że, ja że jest achievement ciekawa, za przedanie 12 crowbarów. Ten przedmiot za, z macho. Mhm. Okej. Okay. Uwaga, i czy zdążymy przed... Jest! Masz to. Komando, masz jakiś... go speeder. Boat speed. Tak, więc masz teraz jakąś nową rzecz dla komando. Gratulacje, siostra. Jesteś już... No, lepsza ode mnie. Jeśli chodzi o ilość rzeczy. I jesteśmy jeszcze na easy na drugiej planszy. To jest sukces. Co to jest? O nie, tego nie chcę, bo to zabiera 50 chyb. To. Okej, okay. To teraz tu, tak. Tu. Robię piu. Wiesz, oznaczyłam. Wydaje mi się, że tutaj... O, użyłaś tego. Nie użyłam, oznaczyłam. Okej, okay. Ale wiesz co, siostra, mi się wydaje, że chyba jednak warto się śpieszyć trochę tutaj w tej grze. Nie chodzić długo po skrzynki, tylko co możesz to otworzyć przy okazji, coś kupić, jak masz super ważnego to kupić. Tak. I potem szarżować dalej. Też to zauważyłam. Więc... O, mam już teleporta. Dobra. No na nie razie nie otwierajmy, od razu. Bo sobie nie poradzimy. No tak, przedmioty też musimy dokupywać, bo bez przedmiotów to mi nic nie zdziałamy. Taka prawda. Znalazłam sklepik i już ci mówię, co ma. Ma mieczek, jak chcesz. A sztylet to jest, nie mieczek? I ma też bombę, sztylet. Chyba? Bombę, stinki. Stinki, nie stinki. Stinki i... Tri-tip sztylet i personal generator. Generator. Chcesz, to sobie bierz jakiegoś tego generatora, ja sobie poradzę bez tego na razie. Mówisz, że wybrać? Bierz, co chcesz po prostu z tego, ja sobie spokojnie znajdę sam skrzynki i inne rzeczy. Jest skrzynka, więc no. Bierz spokojnie. Ja też znalazłem kilka rzeczy i... widziałem też drony, tylko... Ja najpierw zacznę od skrzynki. Dostałam... Jej, mam kotleta! Znowu. Mam kotleta na brzuchu! Okej. Okay. A ja walczę z... Co, wygląda trochę jak jakiś Pokémon. Nie pamiętam jego nazwy, ale Pokémon dzwon jakby. Dzwon. Weeping Bell. Nie. Weeping Bell to była roślina. I prawie zginęłem przez to. Bo miałem tutaj do czynienia z trzema takim naraz. Mi też przychodzą tutaj ciągle. Ale prawie zginęłem przez to, bo nawet nie widziałem nagle... Okej, okay, i co dostałem? Zielony przedmiot, dostałem Whipa. Czyli poza bitwą szybciej okay. Się poruszam. Nie jest to najlepsze. Ja sobie radzisz mi tego sztyleta, czy tego? Czy bomby? Nie wiem szczerze. Ciężko mi to określić, po prostu... Dobra, sztylet, bo nie miałam go jeszcze. Sztylet dałem 10% na krwawienie. Wiem, a ja jeszcze nie miałam sztyleta, tak poza ani tym, razu? Więc... Serio? Ani razu, więc wzięłam sztyletka. Okej. Okej. Już do ciebie idę. Ja chciałbym jeszcze jedną skrzynkę tworzyć, gdybym miał możliwość, ale nie gotowa. Widzę. Ja jestem mniej więcej. Dobra, gotowa. To ty tam możesz iść mniej więcej w tamtą stronę, z której ja przybiegłem, tam będzie gdzieś teleport. Ja tutaj tylko szybko poszukam jednej skrzynki i możemy iść dalej. Wieżyczkę naprawiać? Bierz, jeśli chcesz. Będziesz miał ona wieżyczkę. Ona chodzi, czy nie? Tak, tak, to jest chodząca chyba. Ona stoi. Ale ma nogi. Więc ona chyba stoi, bo widzi wrogów. Prędzej niż coś innego. Okej, widzę jakąś super skrzynkę. A gdzie? Tu. A nie, otwarta, Jezu. Myślałem, że coś... Dobra. Nie widzę skrzynek, no to trudno, chyba... chyba będę musiał pójść bez niczego. A nic nie zebrałeś? Nie no, zebrałem przecież jedną, ale nie dostałem niczego takiego bardzo potężnego. Cześć, dobra, w sensie widzę, tak, widzę, ja mogę widzę. Cię wytankować, dobra. Widzę już coś. Będę miał ten, potencjalnie ten przedmiot, ten na Q. Chodź, mam tu. Dobra, już. Ale po tym jak to wezmę, to ten. To już lecimy, po prostu, co to? Nie skrzydełka. Wierzę! Weź sobie. Gdzieś tutaj było jeszcze drugie takie, chyba? A jak nie, to trudno. Tam coś oznaczałeś. Jest, tu. Dobra, to ja teraz coś biorę. O, twoją piłę mam. To jest super. Ta piłka jest super. Ale tak, i idźmy już szybko do teleporta, zanim medium się skończy. Jasne. Ja przy okazji znalazłam skrzynkę, więc biorę. Dobra. Wiesz co, siostra, może się będziemy na medium, na trzeciej planszy, to sobie w końcu poradzimy. Drugi misiek. Dobra, ja aktywuję już, od razu mówię, teleporta. Dobra. Ja już biegnę. Wandering Virgin? What was that? Meduza. Okej.
Ja bym powiedział, że nie okej, okay, no ale jak uważasz? W sensie okej, okay, w sensie nie wiedziałam, które to. Dlatego okej. Okay. Okej. Okay. O, doniczki moje kochane. A, to chyba to są te, o których ja mówiłem. Tylko, że ja to nazywam dzwonami. O, krwawienie razy dwa. Razy o, cztery, znalazłem tutaj pięć, coś? Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wow. Jakim my jeszcze żyjemy, to ja nie wiem. No bo już umimy, my już koksimy. Gwiezdny klucz, my już koksimy. Nie. Szybciej dasz. Oczywiście, że mnie trafiła ta eksplozja. Oczywiście. Czyli jestem gram dead. Sama? Tak. Czy jak ją ubiję, to się wskrzesisz? Bierz wszystko? Co to jest? Ataki missile... Często fire a missile. O, czyli masz szansę na wystrzeliwanie pocisków. Takie po prostu fajne. Szkoda tylko, że ja przegrałem. Haha, ale lama, tym razem to ja kokrzę. Jeszcze póki możesz. Jeszcze póki możesz. Mam nadzieję, że chociaż też nie ma się zdziwić, patrzę na to, ile ty masz przedmiotów, a ile ja mam. Ale tak, żeby nie było... Nie, że ja to będę narzekał, że mi to nie pasuje, że czuję, że to jest niesprawiedliwe. Nie, po prostu się zrobiła farta do skrzynek. Po prostu znajdowałam, nie to co ty. No tak, właśnie o tym mówisz, masz farta do skrzynek, bo są dwa miśki. Dwukrotna szansa jakaś na blokowanie obrażeń, to też dużo daje. Halo, teleport. Dziękuję. Nie zebrałam monety. No, dobra, żyję. Masz jakieś przedmioty jakiekolwiek, które miałeś przed śmiercią? Tak, to co miałem, to mam nadal. Dobra. W ogóle tym razem inna jest ta kraina. No. A, i jest różowa skrzynka. To jest chest utility. Czyli te różowe to jest utility. Okej, fajnie wiedzieć, że tutaj te skrzynki mają nazwy, czyli to konkretnie jakby te skrzynki mają konkretne zastosowania. Dobra. Nie stój sobie w tym polu, to będziesz więcej bił. W tym niebieskim polu. Ale ja idę sobie dalej szukać skrzynek. Okej. Okay. Innych takich rzeczy. Okazji wiadomo też, że w takim wypadku to utility to niekoniecznie coś, czego bardzo potrzebujemy, więc no, w sensie utility fajna rzecz, ale ja preferuję czegoś, co mi pomoże z przeżywalnością, czyli survivability, a ewentualnie damage, bo damage zawsze w cenie. I jesteśmy już na hardzie. Niestety. Masz skrzynkę zwykłą tutaj, jak chcesz. Ja chyba też znalazłem, co ja sobie otworzę samemu już. Dobra, to ja już otwieram swoją. Tu orka, więc... Nie, właśnie myślałem, że to skrzynka. Chodź. Jest ten sam przedmiot, który mam już. A nie, to też masz, bo z bossa wypadło. O czym mówisz? No to, co zapinowałam. Chyba? Mam? Tak, mam. To z bossa wypadło, więc biorę. Dobra. Slow enemies on hit. Mhm, to masz. To mam. Gorzej tylko, że tutaj teraz jestem i muszę zrobić skok wiary. Udało mi się. Używaj grazerów, jak tylko możesz. Nie, ale chodzi o to, że miałem skok taki, że musiałem... O, teleport! Jak działa teleporter? To ten do końca planszy przecież. A! To poczekaj, zaraz podejdę. Mam już iść, no, przydałoby się. Dobra. Przydałoby tylko się. Sobie skrzynkę utworzę. Recy flat damage reduction from all attacks. Replusion armor plate. Okej, ja tu mam jedną skrzynkę, to próbuję otworzyć, co dostanę zaraz? Co to jest? No nie wierzę! Nie wierzę! Co? To był mimik? Nie, po prostu zlamiłem i zginęłem. Jak? I to totalnie. Ale na pocieszenie to był trzeci czy czwarty już raz, kiedy pierwszą planszę przeszliśmy? Trzeci. A ja myślałem, że czwarty. Dobra, otwieraj co trzeba i dawaj. Jesteś naszym ostatnim nadzieją, siostra. Tym razem siostra koksi. Gain a recharging shield, personal właśnie, shield tak generator. Tak tylko poinformuję was, jeśli chodzi o jedną rzecz. 5 odcinków, czyli ten i jeszcze jeden. Postaramy się zrobić tak właśnie może na czysto, kiedy jeszcze nie ogarniamy, ale przed następnymi ewentualnymi chyba będziemy musieli trochę pograć, poćwiczyć. To coś pogramy. Tak. Jako, że to jest roguelite z tego typu... Tam był ten teleport? Nie tam! Tutaj, tam? Jest.
Tu, tak, w tą stronę jest. I lamcio, lamcio moja droga. Jakiś zielony jest jakiś przedmiot, którego nie zdążyłem podnieść. Dealing damage heals you. Mogłeś się uratować tym. Właśnie nie zdążyłem tego podnieść, bym to wybiegło, zanim to miałem okazję to podnieść. Okej, okay. Here we go. Gdzie to jest? O Jezu, czemu to wygląda jak coś z dydynydy? Taki mi się potwór kojarzy. Nie wiem, szczerze. Poza tym nie tyle D&D, co fantastyki, bo pamiętaj, że takie potwory istnieją też poza D&D. Beholder! Już wiem, Beholder! No, obserwator, tak. I... Ups. Klasyk! It's us. Klasyk. It's just us. Ale... 14 minuta? 15. Możemy jeszcze jedno podejście. Dobra. Jak to działa, loadout? Slide on the ground for a short distance. You can fire while sliding. No, czyli masz zmianę. Bardzo fajną. No to jeśli chcesz, to bierz. Ja biorę nadal swoją łowczynię. Biorę. Bo nie chcę po prostu dublować postaci, a poza tym jakoś tak lubię ją. Przy czym też od razu powiem, żeby nie było dla was nudno, postaramy się zmienić te postacie, no może w następnym epizodzie, ale no. Na razie gramy tym, co jest dla nas bardziej komfortowe, więc musicie zrozumieć, że tak. No, skrzynki. Dobra, są dwie skrzynki, to nie jest tak źle. Są jeszcze coś wrogowie. I w ogóle chyba też musimy inwestować w drony, naprawdę, bo tak... Mhm. Ostatnio, przy pierwszym naszym podejściu mieliśmy dużo dronów. Na dalszych podejściach nie mieliśmy dronów. Large chest. A to czym się różni normalna od large? Może large za lepsze przedmioty? Otworzę large, a ty normalną. O, okej, okej. Ja będę miała lepiej. Jaki kolor obramówki? Jak otworzysz, powiesz, proszę? W sensie skrzynka jest niebieska. Nie, nie, jak otworzysz, w sensie przedmiotu obramówka. Okej. Okay. Teoria, że może z larczów nie wypadają białe rzeczy po prostu. Focus krystal, okej. Okay. A to ja się mnie jeszcze nie stać, bo mam 54. Ja powiem tak, ja lubię focus krystale, bo to więcej bije, jak jestem blisko wrogów. A ja często biegam wokół wrogów, nie muszę celować, więc dlatego to jest nawet okej. Okay. Wiem. Nie jest idealne, ale no nadal, jest okej. Okay. I gdzieś tu widziałem jeszcze drugą skrzynkę, to od razu sobie ją biorę. Idealnie. Jasne, ja biorę large i zobaczmy. Misiek! W końcu mamy miśka pluszowego. A ja mam czerwone! Młotek! Shattering Justice, reduce the armor of enemies after repeatedly striking them. Aha, czyli jak trafiasz we wrogów, to zmniejszasz ich odporność. Fajne. Okej, okay, czyli duże skrzynie mają szansę na lepsze przedmioty. Mam na dwa szoty w ten sposób... O. Standard turret. Wiesz, może turretów może nie róbmy. Prędzej drony. Bo te turety nawet nie wiem, czy się ruszają jednak. A widzę chyba kolejną skrzynkę, którą sobie rezerwuję. Shrine of Combat. Biorę to. Spróbuję ten Shrine of Combat. Okej. Okay. A co tu mamy? Turret. Znowu. Okej, okay, mam walczyć po prostu. Okej, okej. Same turety jak na razie znajduję. Czy no? Co? Czy pomogę? Już biegnę. Już biegnę. Nie, nie trzeba było. Znalazłam drukarkę 3D na twoje ukochane dziabadło. O, tylko że teraz mam... Kurczę, nie wiem. Dobra, mam idźmy. Mam miśka i kryształa. Damage, otwieraj. Czy ja otwieram? Ja otwieram. No dobra. Cool glasses, bierz sobie. Ja? Ty bierz. Przeżyję bez dobra. Tego. Ja już pewnie pięknie teraz, wygląda. W ogóle, czyli czerwone skrzynki są na damage, fioletowe są na utility. Tak? Tak. Ja będę notatki robić, więc oczywiście dostaniesz ich kopię. Okej. Okay. Chcesz to robić notatki? Ja akurat takich rzeczy nie muszę... Czekaj, nie to. Jestem. Equipment stać mnie, więc mogę otworzyć. Chcesz, sobie to bierz. Ja akurat Q lubię, zobaczmy, ale nie potrzebuję. Słoń. Będzie coś pod Q. Na będzie razie pod Q, jestem pewny. I miałem rację, że to jest pod Q. O, tak. Teleport. Dobra, to idziemy już chyba. Czy chcesz tak, jeszcze tak, coś? Idziemy, tylko zobaczę, bo sklepa mam właśnie, nie chcę zobaczyć. Kolejne utility barrel ci otwieram. Jajo jakieś. Volcanic egg. Transform into spending dragon fireball dealing damage as you pass through enemies. Biorę to. Ja mam swoje, dobra. Patrzaj, takie coś. Się zamieniam. Piękne.
Piękne, dobra. No ale aktywujemy. Ja mogę zrobić hybdyży. Niech się dzieje. Zobaczymy, coś ma dziać. No naprawdę. Kurz strzykawki. Ja wymienię swoje rzeczy na strzykawkę, szczerze. Mówię jasne. Szczerze. Ja nie, wymienię, ja mam miska, dobre rzeczy. I soczek na strzykawki. To już jest pewne. Ja mam w miarę okej rzeczy. Aż dwie. Ja też mam dosyć fajne, ale ja chcę strzykawki po prostu. Boom! Zrobiłam boom w tą łośmiornicę, ale mógłbyś pomóc w walce, co nie? No walczę ciągle! No ja zaraz będę dead, tak walczysz. Rozwalam wszystkich tych mniejszych. Okej. Okay. Czyli używasz mojej taktyki przeciwko... wrogom. Mam 15, 16, 17, dobra, już się regeneruje moje chyb. Na szczęście. A ja mam 3 strzykawki. Dobra, zrobiło mi się boom z killa. Okej. Okay. Wiej. I trafi na 100. Nie ogarniam tych eksplozji wielkich od tej meduzy. Ja też. Po prostu... One zawsze trafiają, czy coś? No tych... musisz walczyć, ja jestem dead! No i też jestem dead. Tylko, że ja walczyłem słonia się słonia nie użyłeś. No bo zapomniałem o tym, że mam słonia. I tym kłócącym się akcentem kończymy? Tak, 27 minut musi podejście wystarczyć. Nie wiem. A dobra, dawaj jeszcze jedno, ale tym razem biorę komando. Niech będzie dwóch komando. Mówiłem, że nie chcę tego robić, ale ja biorę komando. A dobra, dwóch komando. Możemy zaryzykować w ten sposób, ale po prostu tak chcę trochę różnorodności. To tak jak w Isaacu, ja nie potrafię jasne dużo grać jedną postacią. Ja umiem grać zmieniać tylko Magellanami. I Blue, ej, baby. Tak. Okej, okay. O, to jest fajne, ale nie dla komando chyba. Ucieka? Tak, widzę. Ale tak, drukarka kryształów skupienia nie jest najlepsza moim zdaniem. Nie jest. No, ja bym z niej w ogóle nie korzystała. Tej no ja drukarki też nie będę korzystał. Ja muszę po prostu ten, jak to się nazywa. Widzę tam sklep. O, ze strzykawką. Chcesz, to bierz sobie tą strzykawkę. Nie, ja idę do innego, bo widzę kolejny tam. To ja wezmę strzykawkę, bo ja lubię strzykawki. Chociaż widzę, że też nie opłaca się aż tak bardzo ich stakować. Jedna wystarczy, tak na początek. No spun normalnie. Łyżka? Nie pon, tylko spun z Izaka. Aha. Choć tam tak zawsze ja cię zmuszam do brania strzykawek. Jest gazolin, sticky bomb i to. Biorę to. Armor piercing rounds, w sensie? Del extra damage to bosses. I tak, to. Tak. Okej, okay, super. Mam drona! Tylko nie drona? Mam pieniędzy. Dobrze. Ja też nie mam, ale zaraz będę miał, tu zaraz jakiegoś drona wykupię. Ja też zaraz będę miała, więc luz. Potem te kapsułki otwiera, jak je otwierasz, dodają pieniądze, więc warto ich szukać. Wiem. Zawsze je otwieram. Zrobiłeś okay drona, czy mam ja robić? Bo ja już mam. Ja go nie widzę. Tu jest. Aha, czyli po prostu ślepy jestem. A nie, to jest healing check? What? Aha, to była skrzynka. Okej, dostałeś steka. Z healowymi rzeczami. Moje kochane. Dobra, to jeszcze ja aktywuję. Jeszcze musi przyjść. Dobra. Niestety aktywuję po prostu, bo to nie ma sensu dłużej czekać. Beetle Queen, okej. Okay. Nie jest tak źle. Ona jest prosta. No, a w szczególności jeszcze jak ty masz te... Boss Piercing Rounds, czy jak to się nazywało. Tak, tak. To jest amunicja. No, czy to amunicja? A i uważaj na te jej muchy. Okej, okay, czyli unicestwiać muchy tylko tych jest maluchów okazja. Dobra. Ja się pozbywam wszystkiego naokoło, co tutaj po prostu widzę. Ja w nią bezpośrednio celuję. A właśnie, czy ty ciągle skaczesz, siostra, czy nie? Bo ja ciągle skaczę. Nie baw się w Fortnutowca! U kukle dostaliśmy! Okej, okay, to już biorę jedno. Ja też wzięłam jedno już swoje. A faktycznie elektryczność przeskakuje. To fajne są ukulele. W sensie ja bym bardziej dała gitarę, jako że gram na ukulele. To nie? W sensie ukulele też może być elektroakustyczne, ale jednak mimo wszystko zazwyczaj korzysta się z takich klasycznych. Dobra, ale wiesz, to siostra, trzecia minuta. Będę miał też tego achievementa już. No dostaniesz! Fart! To jest fart! No tak, tym razem idzie nam nawet nieźle. I to już będzie czwarty raz, czyżby? Tak.
Ej, to super. Super. Jeszcze tylko jeden raz i dostaniemy jakąś potencjalnie nową postać. Mówię potencjalnie, bo nadal nie jestem pewien, jak to działa z tym wszystkim. Ten ślizg jest fajny, bo nie wiem. Mam achievement. Verified. To był piąty raz. Verified, tak! Mamy nową postać. Czyli za verified dostaje się postać. Idziemy. No idziemy. I w następnym epizodzie ktoś z nas zagra nową postacią. Jej. Pewnie oboje. Może, może. U, pustynie. Też coś nowego, dobra. Swoją drogą. Ale bądź bardzo ładne są te biomy. Tak, ale bądź szczerze, siostra, tak jak teraz myślę, mamy strasznie wielkie... jaka to skrzynia? Zwykła. Okej, bo tak była brudna i nie było widać niebieskości, więc... Tak, to są jakby rast. Okej, ale wracając... Ja już dwie znalazłam. Bądź szczerze, siostra, mam spory wyprzedzenie z tymi odcinkami, patrząc na co, bo... Wiesz, ja nie jestem z tych, co będą codziennie pod rząd... Dobra, jestem z tych, co to potrafią tak zrobić, ale... Ja nie wiem, czy pod rząd będę wrzucał te odcinki czy coś. Nawet nie wiem, kiedy je wrzucę, a my już mamy tutaj cztery za sobą. I zaraz piąty. No bo to jest bardzo przyjemna gierka. No ja wiem, że to jest przyjemna gierka, ale to aż nie w moim stylu. Dobra, otwieraj się. Co dostajesz? Personal Shield Generator. A, to takie uniwersalnie dobre w sumie. Mm. Ja teraz też otworzę sobie skrzynkę, zobaczę co tam będzie. I... Tutaj jest też. Mój ulubiony nożyk, oczywiście. Przeznaczenie. Ale swoją drogą, byłem chociaż jedna plansza, na której nie miałem nożyka? Się nie miałem, w sensie nie widzieliśmy. Mam challenge! Jaki challenge? Altar of Gold 444. A nie wiem o co chodzi, ale dobra. Ja wiem tylko tyle, że spotkałem tutaj wrogów, których chciałbym pokonać, ale jest ich za dużo, chyba dla mnie trochę. Na 111. Bierzesz Larchesta? Czy ja mam brać? Na ziemię nie stać. Ja mam 94, więc jestem blisko. Samo. Ale ja bym wziął, bo mam na razie 3 przedmioty tylko, więc rozumiesz. Ja już mam, więc... A ty? Też mam. Ty się możesz tak czy siak. Wziąłeś przedmiot, a ja kupić. A co to jest? No to się serio? Dobra, a z małej? W sensie to nie jest zły przedmiot, ale... Chcesz steka, czy ja biorę drugiego? Będziesz miał steka na Bebsonie, nie? Nie, bierz sobie spokojnie, nie potrzebuję. W sensie ja mam 4 różne przedmioty. Ja też mam 4 różne teraz, więc spokojnie bierz. Okej. Okay. Okej, dobra, ten bat fajną prędkość daje, jak się nie walczy. Ale trzeba nie walczyć, a to jest ciężkie. W przykład jak tam teleport? Masz gdzieś, może? Nie, przecież ja jestem tutaj. No ale pytam się, bo nie wiem. Czy ty idziesz za mną? Nie, ja idę na bok. Okej, nie, bo tak jestem tutaj, tym brzmiało tak jakbyś za mną nazwał, ale dobra. Dobra. Mam kolejną skrzynkę. Nie to, halo, oznacz dobra, mi skrzynkę. Dobra, to ja już idę już, bo już mam. I teleporta mam też. Wykupić. Okej, okay, to ja idę wykupić skrzynkę tylko. W zależności co będzie, to mogę ci dać, jak chcesz. Okej. Okay. Sticky bomb. Możesz sobie wziąć. Szczerze. Dobra. To jest mocno uniwersalne. Sticky bomb tak. Znalazłem chyba jakiegoś drona, tylko że jest strasznie drogi. Broken Missile Dron. 133 trzeba. I to jest strzelający dron, ale wydaje mi się, że musimy go brać. Dobra, to ja wezmę. A tu jest sklepik. Wiem, też go widziałem. Tylko na razie się tym nie przejmuję, bo niszczę armię ogników, które w naszą stronę lecą. I masz dwie skrzynki. Wiem, że mam skrzynki, tylko na razie powtarzam, skupiam się na ognikach. Ja zaraz go wykupię, tylko mam 107 na razie. Okej. Okay. Ja zaraz ci pomogę z tym też, tylko muszę rozwalić wrogów. Ja sobie wezmę skrzynki, od razu mówię. O, mi przyszedł. Dobra. A ty bierz spokojnie dronę. Dopiero medium nam weszło. No bo byliśmy dużo przed czasem, co jest fajne. Okej. Okay. Ale nie, jestem zakochana w tej grze. Szalenie. Proszę, nie tyle co zakochany, ale jest super. Z tym się zgodzę. Ktokolwiek mi to polecał kiedyś, gdziekolwiek usłyszałem to polecenie, zgadzam się. I mam... to? Quelcel. Mogę... A dobra, mogę otworzyć. Equipment cooldown. Ja biorę ze sklepa. Tak. No, mówiłem, że ty dwie skrzynki wbiorę. Energy drink. Okej, chyba pora iść już w takim wypadku. Dobra, idziemy na teleporter. Jak wiesz, jeśli zobaczysz jakąś skrzynkę szybko tutaj albo sklepa, to też jeszcze kupię.
Ale tak to chyba pora iść. Losowe... Biorę łoma, ja chcę zobaczyć, co ten łom robi. M? A zdajesz dodatkowe obrażenia wrogom, którzy mają powyżej 90% życia. Takie dziękuję fajne bardzo, to... wyzwaliło mnie. Znowu? Tak. Okej, okay, dobra, w takim wypadku zaraz kończymy epizoda. Ja się tylko tutaj jeszcze spróbuję jak najbardziej przetrzymać, przewalczyć, ale no tak, bez siostry to raczej to tyle. To aż taka dobra w tą grę jestem. Nie. Ale ja sam nie ogarnę tego całego hałosa, który się tutaj dzieje, w związku z tym, że jest to gra dwuosobowa. Bo pan też tutaj jakoś się to dostosowuje do ilości graczy. Oczywiście, żeby nie było... No wszystkich oglądających, ja się, którzy tutaj na to patrzą nadal, ja będę próbował, ja tu może to przeżyję, może to przejdę. Nie powiem, że nie. Ale no niestety, szanse są mniejsze niż bym tego chciał, jako że siostry nam zabrakło. Niepotrzebne. I muszę przyznać, jak na razie chyba najgorszym bossem z tych wszystkich, których spotkaliśmy, są meduzy. Znaczy, naprawdę, szczerze to przyznaję. Bo ja nie ogarnię po prostu, jak unikać tych wybuchów meduzowych. Wiecie, mi kilka razy niby nie zadała, ale... Wiecie, da się nie odbiec, wiem, tylko czasami... Nie wiem, szczęścia. Aha, a dobra, już mogę to cofać, bo teraz czajnik nagle padł na ziemię i wysadza mnie zdrowie. Aha. Wiecie, chyba. Nie jestem pewien. Ale okej, dobra. Nie zadał mi prawie żadnych obrażeń tym wszystkim, więc... Pokonałem czajnika. I dostałem jakieś dwa złote przedmioty, które się nazywają, aha. Jak jestem w bitwie, to będę wykradał życie wrogom, więc... Chyba jestem w stanie to jeszcze grać. Samemu. Sprawdziłam sobie teraz szybko grę i nie mam tego. Verified nie masz? Nie mam tego Complete the First Teleporter, dlatego, bo mnie wywaliło. Oj. Smutne. Więc ja będę musiała to sobie wbić. No spokojnie, przecież tak będziemy grać jeszcze na pewno trochę prywatnie, czy to tutaj na YouTube. Jak było, nie było i tak no, jakoś to będzie, więc tak. Nie przejmuj się tym, siostra. A ja teraz po prostu, jak to się nazywa... Nie. No. Będę trzymał ten odcinek i próbował jak najdalej dojść, oczywiście. Ale z drugiej strony też nie chciałbym za dużo bez ciebie robić. Ja mogę przyjść do twojego pokoja. No możesz, możesz. Spada, nie będziecie słychać dobrze w moim mikrofonie obecnym, ale tak, zapraszam bardzo, zobaczysz, jak to wygląda epicko. Bo ja czuję, że możliwe, że właśnie jestem teraz na etapie, na którym jestem w stanie to przeżyć i to zrobić. Można nawet przejść trzecią krainę. I to mówię wam szczerze, wszyscy oglądacze, to naprawdę wygląda, jakbym był w stanie. No, popatrzcie na to, jestem może nie tyle co nieśmiertelny, co leczę się tak dobrze, z tych dwóch urn, które dostałem i innych takich rzeczy, no patrzcie, po prostu no, ja naprawdę mam szansę to przeżyć. Więc no, siostra już tu jest? Jest siostra, więc tak i uwaga. Tego jakby glinianego dzbanka na nogach. I właśnie z niego wypadł przedmiot, który powoduje, że bliskich wrogów wokół mnie okradam z życia. O, proszę. I on coś takiego mi wcześniej robił. Mam dwa takie dzbanki, przez co dosyć dobrze się leczę, jako że ciągle skaczę i trochę umiem podstawowo unikać, to jest szansa, że to mogę przeżyć. No idę, już przeładuję, część teleportu już mi zaraz przeteleportuje. No ale tak, siostra. Żeby nie było, wiem, że bez ciebie to nie to samo, ale jak już jestem, to ja nie przerwę przebiegu, w którym mogę wygrać. Tylko dlatego... Aha, i już ciebie nie ma tutaj pokazanej. Więc chyba cię wyrzuciło, to masz być tak na dobre. I dobra, a w takim wypadku co możemy? Mogę wymieniać coś na bomby? Nie. Tutaj mamy aktywny przedmiot? Chyba tak. Jeśli tak, to muszę to wziąć, bo mam przedmiot, który powoduje, że szybciej to się odnawia, więc tak. I jestem na hardzie tutaj. Jak zwykle na hardzie. Czemu nie udało mi się na medium tutaj dotrzeć? Czemu mi się nie udało? Możecie mi proszę to ludziska wytłumaczyć. Dobra. Jeszcze chwila, czyżby? Nie zapominam, często... Słoń. Dobra, słoń. To może to przeżyję, jeśli będę pamiętał o słoniu. Oczywiście nie będę go używał na byle wrogów takich jak ci tutaj, ale tak. Ogólnie, jeśli będę pamiętał, to może się uda. O, sklepik, trzymam coś fajnego. O, granat stanujący, przydałby się.
Więc jeszcze tutaj szybko farmimy, po czym idę szybko szukać teleportu, bo jeśli nie będę szukał, to przegram przez te impy. Bo one są tutaj okropne. Ja też się ostatnio nauczyłem, ale to, że się nauczyliśmy z nimi walczyć, nie oznacza, że nie są okropne. Dobra, to jest utility? Tak, utility, ale za drogie. Więc, pora spaść. I teraz pokażę coś, co odkryłem. No właśnie. Kolejny stun grenade. Muszę je powykupywać. Muszę je po prostu wykupywać, bo to jest moja jedyna szansa na to, żeby to przeżyć. Chyba. Bo tak, czyli krwawienia wchodzą od tych impów wrednych. Więc tak, jeśli... dzięki za podpowiedź, jeśli chodzi o tego słonia siostra, ale słonia staram się oszczędzać na krytyczniejsze momenty. Chociaż dobra, u mnie słoń ma dwa ładunki. Wiem, ja czytałem opis Erki, więc wiem, jak ona działa mniej więcej. Ale... No, odrzuciło mnie! Nie podniosłem mojego biednego granata. Wybuch tego ogłuszającego. Ale widzicie, co? Czy wy to widzicie? Tak serio to się pytam. Czy wy widzicie, ile ja tu jestem w stanie przeżyć? To może być ten przebieg. Ja tutaj od razu mówię, nie chcę zapeszać czy coś. I uważam, że przejdę całą grę, jeśli to się da przejść, podkreślam. Aha, okej, okay. Ale tak, wracając. Ale może to być ten moment, w którym uda mi się przejść trzecią planszę. I stun grenade, kolejny. No, nie wiem, który to już z rzędu, ale stun grenade. No, ta gra po prostu kocha mi dawać stun grenade w tym razem. Przy okazji tak, jest ich tu dużo. Powinienem z nimi walczyć, ale z drugiej strony muszę znaleźć teleport. To moja jedna szansa na przetrwanie, więc możecie mnie uznać za jełopa. Ale muszę szukać teleportu chyba bardziej niż walczyć z tym wszystkim. Jeśli go nie znajdę, to zaraz będzie very hard. A nie chcę na very hardzie się męczyć. Z tym wszystkim, więc tak. Muszę szukać teleporta. Muszę. No i siostra niestety mi uciekła, to jest trochę smutne. Ale może nie jest w stanie po prostu znieść tego. Jak ten przebieg okazał się... udany, kiedy ją wyrzuciło. A co to jest? O, musiałbym wymienić urny, a nie chcę wymieniać urn. Bo urny są tym, co pozwala mi przeżyć tutaj, więc przykro mi, ale nie, gro. Po prostu nie. I tak, dużo jest tych dziwnych krów, których nie ogarniam, ale dobra. I mamy teleporta, dobra, mamy teleporta. Więc biegnij, Gwiezdny Kluczu, i zaraz zobaczymy, czy ci się uda. Więc tak, jeśli siostry nie zliczy jako śmierć, to może nam się uda odblokować jakąś postać. Kolejną. Może. Może. I mam nadzieję, że się uda, bo tego bardzo bym chciał. Nie ukrywam, bardzo, bardzo bym chciał. Okej, okay, aktywujemy słonia. Mamy dwa ładunki słonia swoją drogą, tak przypominam. To pozwala nam trochę swobodniej korzystać z jego dobrodziejstw. Gra może klatkuje delikatnie, nawet nie jestem pewien. Przy ilości takich wrogów aktywujemy słonia ponownie. Aktywujemy R-kę. Robimy rolkę w powietrzu. I musimy przeżyć tą rzeź. Gdyż jesteśmy po prostu... Może nie niepokonani, ale jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do tego. Aktywujemy R-kę. Dobra. Prawy przycisk. Muszę też pilnować, by był aktywny jak najczęściej. Okej. Okay. Wyrzuca mnie w powietrze, robimy rolkę, strzelamy do czego popadnie, używamy R-ki, robimy rolkę. Nie, ja nie wiem, co o tym mówić. Chaos overloaded po prostu dla mnie. A jednocześnie mimo tego, że chaos overloaded, to ja to mogę naprawdę zrobić. Wow. Ja to naprawdę mogę zrobić, mimo tego, że jestem jełopem, lamą i nieogarem. A szybko, biegnij i nawet nie widzę przedmiotu za tego gościa. A nie, on jeszcze żyje, dobra, jeszcze żyje. Już myślałem, że go pokonałem. I dwa przedmioty. Red Whip, serio, Red Whip za coś takiego. W sensie, okej, gro, i jest achievement Warrior. Udało nam się. Mamy jeszcze kolejną postać. I wiem, że nie widzicie tych achievementów, bo zawsze mam wyłączone to. Na wszelki przypadek, gdybym grał właśnie na online, tak jak teraz, żeby co chwilę mi nie pokazywało znajomych, którzy wchodzą. Czy też mam takich niektórych. I dobra. Przeżyliśmy tą rzeź, więc aktywujemy portala. I wybacz, siostra, że tak się dzieje, naprawdę. Wybacz, siostra. Ale tak.
Zrobiłem to. Zrobiłem to. Przeżyłem i... I mogę iść jeszcze dalej. Ten odcinek może być naprawdę długi. Oj, naprawdę może być długi. O, ale nic z tym nie zrobię, no nie jestem w stanie po prostu. A bądź tyle czasu, że jestem na czwartej planszy i mam nową postać kolejną. Mam Achievement Warrior. Po prostu te dwie urny tak dają mi przeżywalność, że wow. Natomiast za samego impa dostałem badziewny przedmiot, dwa bicze. I czwarta plansza już jest okropna, bo widzę meduzo bossów jako przeciwników. Aha! Więc będzie ciężko. Nadal żyję, nadal się trzymam, więc nadal prowadzę odcinek. Ale tak. Ale tak, po prostu. Wow. Inaczej tego nie umiem określić. Ta gra to jest jeden wielki chaos, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Fun fact, tylko 33% ma Godspeed. Co ma? Ten Achievement Commando Godspeed, czyli wiesz, ten dash. A, okej, okej, ciekawa sprawa, to nieźle. Ale no w niektórych miejscach tak jest. Pamiętaj też, że niektórzy nie robią achievementów, nie obchodzi ich to, nie czytają, nie szukają. A niektórzy są jak ja, że próbują robić wszystkie achievementy od razu. Okej, dostałem jeszcze naszyjnik, który będzie mnie... Na parcie przeżyłem na 40 życia eksplozję tej Majtuzy. Ta gra po prostu chce, żebym dalej ciągnął, żebym przetrwał, żebym walczył. Okej, po prostu ta Majtuza ma wielki zasięg tej eksplozji. Trzeba uciec z niego jak najszybciej. Nie ma tam nic więcej w tym. Ale niektóre i te pociski jakby można rozbijać, kiedy jeszcze są, powiedzmy, w trakcie. Niestety tej eksplozji nie da się przerwać chyba. Chociaż nie, chwila, teraz przerwałem, chyba z mnie dostałem w ogóle. Może trzeba zdaszować. Nie. Bo tam Majtuza latała i to wysoko, więc wątpię. No ale dobra, mniej się z tym. Uciekajmy, mamy mało życia, szukajmy skrzynek i... Tak, jak już się znajdziemy, co to... Odbiłem się od jakiegoś fungusa losowego, nawet nie wiem skąd się wziął i nie wiem gdzie jestem, ale dobra. Ta gra jest super. Ja spodziewałem się, że to może być coś ciekawego, bo naprawdę dużo pozytywnych recenzji. Wielu znajomych nawet o tym gadało, czasami. O, jeszcze mam okularki. No. Ale tak, ale nie spodziewałem się czegoś tak dobrego. Czy jestem w stanie powiedzieć, że to jest lepsze niż wiele innych roguelike'ów, lightów. Nie umiem tego rozróżnić, w które grałem. No i najlepsze jest to, że to jest ten tryb co-op taki, po prostu. Ja uwielbiam po prostu, kiedy gry tego typu pozwalają dzielić się przyjemnością i hałosem ze znajomymi. Chociaż może tego nie widać, bo większość moich serii, o ile nie wszystkie są solo. O, kolejny crowbar, ciekawe. Ciekawostka przy okazji, jest oczywiście za 12 crowbarów czegoś tak na Huntress, więc tak, szkoda, że tutaj zbieram crowbary, ale jednocześnie okej. I w sumie tego achievementa tak łatwo byłoby zrobić, jakbyśmy mieli drukarkę do crowbarów. Jak tak myślę. W sumie tak. W ogóle jakieś teraz wielkie bestie, które plują we mnie kwaso ognio o czymś. I chyba zginę. Tak, chyba zginę. Zaraz. Bo to, co się tutaj dzieje... A siostra Insane nie jest ostatnim poziomem trudności, potem jest jeszcze Impossible. No way. No ale tak, przegrałem na 14. Znaczy jakim 14? Na czwartym stage'u. I po tym jak przegrałem, mam ekran. Ekran z moją martwą postacią. Bez możliwości wrócenia do menu, więc... No niestety. Zbugowało się poważnie, więc ja wracam do menu. Zobaczymy, czy achievement się zaliczył. Klikając szybko na single player. Jeśli nie, to będzie kiepsko. Jeśli tak, to dobrze. I mamy to! Mamy to! Zaliczyło się. Wyglądają. Więc tak. Ten za Warrior to jest Bandit. Ma on kapelusz kowbojski, rewolwer i szczelbę. I jego umiejętności w ogóle tak. Wszystkie ataki zza pleców to krytyki. O to jest jakaś Boże. Pasywka chyba. Burst. Strzela shotgunem, który ma amunicję. Cztery pociski naraz masz trzymać. Każdy wystrzał to 5 razy 100 obrażeń, czyli 5 pocisków. Kolejna rzecz, rzucasz tlecikiem, który zadaje dużo obrażeń i powoduje jakieś super potężne krwawienie, które zadaje 200% obrażeń przez 15 sekund. Kolejną umiejętnością jest bomba dymna, która zadaje obrażenia, ogłusza i powoduje, że jesteś przez chwilę niewidzialnym. A ostatnia zdolność, Slayer,
Okej, zadaję potężne obrażenia, jeśli wróg ma mało życia. 600 obrażeń. I jeśli dobijesz tym... Resetuje wszystkie cooldowny. Okej. Czy ma jakieś alternatywne umiejętności? Ma alternatywne umiejętności. A ta za Verified to... Mult. I Mult to robocik. Któregoś kiedy wyglądałem tak. Pierwsza ten rzecz... karty? Uwaga, uwaga. Tak, tak, to jest karty. Ma umiejętność jakby machine gunna, która zdaje 70% obrażeń i kończy wystrzałem 12 pocisków. Nie rozumiem do końca, w jakim sensie, ale tak. Druga rzecz, strzelacznik pociskiem, który zadaje 600% obrażeń. Kolejna rzecz to wyrzucasz jakiegoś granata, który wybucha. Kolejna rzecz to... O. Dobra, może skończ już ten odcinek. Tak, tak, skończę, tylko chcę przeczytać postacie. Jakby... Możliwość zmienienia się w autko? Czy coś takiego? Nie rozumiem. Chyba tak. Okej. I tak, jest mając jakąś inną umiejętność, ale nie jestem pewien jaką. Tak czy jak, te postacie zobaczymy w kolejnym epizodzie. Jeśli siostra będzie miała jedną z nich, to ja biorę drugą. Jeśli nie, to ja biorę sobie jedną z tych dwóch. Siostra będzie grała z tamtymi. I tak, no... To tyle, więc trzymajcie się i hej, hej, czy coś.